Tylko jeden prezydent USA był kawalerem i tylko jednemu prezydentowi udało się opatentować wynalazek. Zapraszam do krótkiej, lecz fascynującej podróży przez historię Stanów Zjednoczonych, opowiedzianej przez pryzmat jej prezydentów. Niektóre ciekawostki z pewnością cię zaskoczą. George Washington, pierwszy prezydent i ojciec narodu, odmówił trzeciej kadencji, ustanawiając tradycję dwóch kadencji. Znany z uczciwości i skromności, Washington ustanowił wiele prezydenckich precedensów, w tym formę zwracania się do prezydenta jako pan prezydent. John Adams, jako jedyny z ojców założycieli, nie posiadał niewolników. Był znany ze swojej erudycji i bezkompromisowości. Adams i Jefferson, mimo że byli politycznymi rywalami, pod koniec życia stali się bliskimi przyjaciółmi, prowadząc obszerną korespondencję. Thomas Jefferson, autor Deklaracji Niepodległości, był także utalentowanym architektem, projektując swój dom Monticello. Był poliglotą, władającym 6 językami i założycielem Uniwersytetu Virginii. James Madison, najmniejszy prezydent, mierzył zaledwie 163 cm wzrostu. Nazywany ojcem Konstytucji, Madison był głównym architektem amerykańskiego systemu rządów. Mimo niewielkiego wzrostu, jego intelekt był olbrzymi. James Monroe był ostatnim prezydentem z pokolenia ojców założycieli i jedynym poza Washingtonem, który został wybrany prawie jednogłośnie na drugą kadencję. Jako 18-letni porucznik był bohaterem bitwy pod Trenton podczas wojny o niepodległość. John Quincy Adams codziennie pływał nago w rzece Potomac. Był synem drugiego prezydenta USA, Johna Adamsa, co czyni ich pierwszą parą ojciec-syn, która pełniła urząd prezydenta. Co ciekawe, został prezydentem mimo przegrania głosowania powszechnego. Andrew Jackson był pierwszym prezydentem, który przeżył zamach na swoje życie. Jackson rozszerzył prawa wyborcze dla białych mężczyzn, ale jednocześnie był odpowiedzialny za brutalną politykę wobec Indian. Martin Van Buren był pierwszym prezydentem urodzonym jako obywatel USA. Angielski był jego drugim językiem. Jego pierwszym językiem był holenderski, co czyni go jedynym prezydentem USA, dla którego angielski nie był językiem ojczystym. William Henry Harrison miał najkrótszą prezydenturę. Zmarł po 31 dniach urzędowania. Jego inauguracyjne przemówienie trwało prawie 2 godziny w zimny, deszczowy dzień, co przyczyniło się do zapalenia płuc, które go zabiło. John Tyler miał 15 dzieci, najwięcej ze wszystkich prezydentów. Znany jako jego przypadkowość, Tyler był pierwszym wiceprezydentem, który został prezydentem po śmierci poprzednika. Był także jedynym byłym prezydentem, który dołączył do Konfederacji. James K. Polk dotrzymał wszystkich obietnic wyborczych i nie ubiegał się o reelekcję. Podczas jego kadencji terytorium USA znacznie się powiększyło, między innymi o Teksas i Kalifornię. Polk pracował tak ciężko, że zmarł zaledwie 3 miesiące po opuszczeniu urzędu. Zachary Taylor nigdy nie głosował przed objęciem prezydentury. Bohater wojny meksykańsko-amerykańskiej, Taylor był właścicielem plantacji, ale sprzeciwiał się rozszerzaniu niewolnictwa. Jego nagła śmierć wywołała teorie spiskowe. Millard Fillmore odmówił przyjęcia tytułu doktora honoris causa, twierdząc, że nie ma odpowiedniego wykształcenia. Ostatni prezydent z partii Whigów, Fillmore, podpisał kontrowersyjną ustawę o zbiegłych niewolnikach, co przyczyniło się do wzrostu napięć przed wojną secesyjną. Franklin Pierce został aresztowany podczas prezydentury za przejechanie kobiety konno. Jego prezydentura była naznaczona osobistą tragedią. Stracił wszystkich swoich synów, ostatniego w strasznym wypadku kolejowym na krótko przed inauguracją. James Buchanan był jedynym kawalerem wśród prezydentów. Jego nieudolne próby zapobieżenia secesji południa sprawiły, że jest często uważany za jednego z najgorszych prezydentów w historii USA. Buchanan opuścił urząd, gdy kraj był na krawędzi wojny domowej. Abraham Lincoln, znany z emancypacji niewolników, jest jedynym prezydentem, który opatentował wynalazek – urządzenie do podnoszenia statków nad mieliznami. Lincoln prowadził kraj przez najkrwawszą wojnę w historii USA i został zamordowany krótko po jej zakończeniu. Andrew Johnson nigdy nie uczęszczał do szkoły i nauczył się czytać dopiero jako dorosły. Jedyny senator z południa, który pozostał lojalny wobec Unii, Johnson został prezydentem po zabójstwie Lincolna.
Jego prezydentura była burzliwa, zakończona nieudaną próbą usunięcia z urzędu. Ulysses S. Grant został ukarany mandatem za zbyt szybką jazdę konną. Bohater wojny secesyjnej, Grant walczył z korupcją i wspierał prawa obywatelskie dla byłych niewolników. Jego administracja była jednak naznaczona skandalami korupcyjnymi. Rutherford B. Hayes był pierwszym prezydentem, który użył telefonu. Jego kontrowersyjne zwycięstwo w 1876 roku zakończyło erę rekonstrukcji. Hayes i jego żona Lucy byli zwolennikami prohibicji i nie podawali alkoholu w Białym Domu. James Garfield potrafił pisać jednocześnie po łacinie prawą ręką i po grecku lewą. Był pierwszym prezydentem, który prowadził kampanię w języku hiszpańskim. Jego obiecująca prezydentura została przerwana przez zamach zaledwie kilka miesięcy po inauguracji. Chester A. Arthur był znany jako elegant i posiadał ponad 80 par spodni. Mimo początkowej reputacji politycznego figuranta, Arthur zaskoczył wszystkich, przeprowadzając reformę służby cywilnej i modernizując marynarkę wojenną USA. Grover Cleveland osobiście wykonał egzekucję jako szeryf. Jedyny prezydent, który służył dwie niekonsekutywne kadencje, Cleveland był znany z uczciwości i niezależności. Ożenił się w Białym Domu i był jedynym prezydentem, który został ojcem podczas urzędowania. Benjamin Harrison był pierwszym prezydentem, który korzystał z elektryczności w Białym Domu, choć podobno bał się dotykać włączników. Wnuk prezydenta Williama Henry'ego Harrisona, Benjamin rozszerzył marynarkę wojenną USA i prowadził agresywną politykę zagraniczną. William McKinley nosił na szczęście czerwony goździk w klapie. Jego prezydentura była punktem zwrotnym w historii USA, przekształcając kraj w potęgę światową. McKinley został zamordowany przez anarchistę w 1901 roku, co doprowadziło do wzmocnienia ochrony prezydenta. Theodore Roosevelt był najmłodszym prezydentem i pierwszym Amerykaninem, który otrzymał pokojową Nagrodę Nobla. Znany z energii i wszechstronności, Roosevelt był przyrodnikiem, pisarzem i reformatorem. Przeżył postrzał podczas przemówienia i dokończył je przed udaniem się do szpitala. William Howard Taft był tak duży, że utknął w wannie w Białym Domu. Jedyny człowiek, który był zarówno prezydentem, jak i prezesem Sądu Najwyższego, Taft preferował pracę w sądownictwie. Był także ostatnim prezydentem noszącym wąsy. Woodrow Wilson jest jedynym prezydentem pochowanym w Waszyngtonie. Prowadził USA przez I wojnę światową i był architektem Ligi Narodów. Wilson doznał udaru podczas prezydentury, a jego żona Edith przez pewien czas de facto kierowała krajem. Warren G. Harding przegrał komplet bielizny prezydenckiej w pokera. Harding był przystojny i charyzmatyczny, ale jego administracja była naznaczona skandalami korupcyjnymi. Zmarł w trakcie kadencji, prawdopodobnie na zawał serca. Calvin Coolidge lubił jeździć na mechanicznym koniu i był znany z małomówności. Przywrócił zaufanie do prezydentury po skandalach ery Hardinga. Coolidge był ostatnim prezydentem, który nie interweniował aktywnie w gospodarkę. Herbert Hoover pozwalał swojemu synowi trzymać dwa aligatory w Białym Domu. Przed prezydenturą Hoover był cenionym inżynierem i organizatorem pomocy humanitarnej. Jego prezydentura została zdominowana przez wielki kryzys, co przyczyniło się do jego porażki w wyborach. Franklin Delano Roosevelt był jedynym prezydentem wybranym na 4 kadencje. Poprowadził USA przez wielki kryzys i II wojnę światową. Mimo że był sparaliżowany od pasa w dół z powodu polio, Roosevelt ukrywał swoją niepełnosprawność przed opinią publiczną. Harry S. Truman pracował jako sprzedawca kapeluszy przed wejściem do polityki. Podjął trudną decyzję o użyciu bomb atomowych przeciwko Japonii. Truman zainicjował plan Marshalla i doktrynę powstrzymywania komunizmu, kształtując politykę zimnowojenną USA. Dwight D. Eisenhower uwielbiał gotować i stworzył własną wersję zupy pomidorowej. Jako naczelny dowódca sił alianckich w Europie podczas II wojny światowej, Eisenhower kierował inwazją w Normandii. Jako prezydent ostrzegał przed wpływem kompleksu wojskowo-przemysłowego. John F. Kennedy przekazywał całą prezydencką pensję na cele charytatywne. Najmłodszy wybrany prezydent i pierwszy katolik na tym stanowisku,
Kennedy prowadził kraj przez kryzys kubański. Jego zabójstwo w 1963 roku wstrząsnęło narodem i światem. Lyndon B. Johnson miał własne amfibijne auto, którym straszył gości. Johnson przeprowadził szeroko zakrojone reformy społeczne w ramach programu Wielkiego Społeczeństwa, w tym ustawy o prawach obywatelskich. Jednak eskalacja wojny w Wietnamie przyćmiła jego osiągnięcia. Richard Nixon mógł zostać zawodowym pokerzystą, finansował swoje studia grą w karty. Nixon zakończył amerykańskie zaangażowanie w Wietnamie i otworzył stosunki z Chinami. Jednak skandal Watergate doprowadził do jego rezygnacji, czyniąc go jedynym prezydentem, który zrezygnował z urzędu. Gerald Ford pracował jako model w młodości. Jedyny prezydent, który nie został wybrany ani na prezydenta, ani na wiceprezydenta. Ford starał się przywrócić zaufanie do rządu po Watergate. Jego ułaskawienie Nixona było kontrowersyjne, ale być może uchroniło kraj przed dalszymi podziałami. Jimmy Carter twierdził, że widział UFO przed zostaniem prezydentem. Były gubernator Georgii i inżynier jądrowy. Carter skupił się na prawach człowieka w polityce zagranicznej. Po prezydenturze zyskał uznanie za swoją działalność humanitarną, zdobywając pokojową Nagrodę Nobla. Ronald Reagan pracował jako ratownik w młodości, ratując 77 osób. Były aktor i gubernator Kalifornii, Reagan zdefiniował konserwatywną politykę lat 80. Jego polityka ekonomiczna, znana jako Reaganomika, oraz twarde stanowisko wobec ZSRR przyczyniły się do zakończenia zimnej wojny. George H.W. Bush skoczył ze spadochronem w swoje 90. urodziny. Były dyrektor CIA i wiceprezydent. Bush senior kierował USA podczas upadku muru berlińskiego i pierwszej wojny w Zatoce Perskiej. Jego prezydentura była naznaczona trudnościami gospodarczymi. Bill Clinton jest wegetarianinem od 2010 roku. Znany z charyzmy i politycznego talentu, Clinton przewodził okresowi prosperity gospodarczej w latach 90. Jego prezydentura była jednak naznaczona skandalem i próbą usunięcia z urzędu. George W. Bush jest utalentowanym malarzem. Syn George'a H.W. Busha, młodszy Bush, musiał zmierzyć się z atakami 11 września, co doprowadziło do wojen w Afganistanie i Iraku. Jego prezydentura była również naznaczona kryzysem finansowym 2008 roku. Barack Obama, pierwszy czarnoskóry prezydent, kolekcjonuje komiksy o Spider-Manie i Conanie Barbarzyńcy. Były senator z Illinois, Obama przeprowadził reformę służby zdrowia i kierował odbudową gospodarki po wielkiej recesji. Otrzymał pokojową Nagrodę Nobla w pierwszym roku prezydentury. Donald Trump pojawił się w kilku filmach i programach telewizyjnych przed prezydenturą. Biznesmen i osobowość telewizyjna, Trump prowadził kontrowersyjną prezydenturę, skupiając się na ograniczeniu imigracji i renegocjacji umów handlowych. Był drugim prezydentem, który został poddany procedurze impeachmentu. Joe Biden jest wielkim fanem lodów i często je spożywa publicznie. Długoletni senator i były wiceprezydent za Obamy, Biden objął urząd w czasie pandemii COVID-19. Jego prezydentura skupia się na odbudowie gospodarki, walce ze zmianami klimatycznymi. To już wszyscy prezydenci i ciekawostki na ich temat. Jeżeli udało Ci się dotrzeć aż do tego momentu, to gratuluję Ci serdecznie i jednocześnie zapraszam do subskrypcji mojego kanału. To zmotywuje mnie do dalszej, wytężonej pracy.